Wiesław Łuka, nie oświadczam się. To książka reporterska, napisana, wydana na początku lat 80., teraz została wznowiona i jest hitem, ponieważ mówi o jednym z najstraszliwszych morderstw, jakie miało miejsce w Polsce. Otóż mieszkańcy pewnej wsi, właściwie pewna rodzina, zabiła drugą rodzinę, posądzając ją o kradzież kiełbasy na weselu. Wszystko to działo się w noc wigilijną w trakcie pasterki, a świadkami zbrodni było 30 osób z tej wsi, oglądających ten mord z okien autobusu. No i tu mamy do czynienia z taką anatomią mentalności, której nikomu nie życzę, ale książka czyta się świetnie, jak kryminały Miłoszewskiego. Wiesław Łuka, nie oświadczam się.